dzisiaj na śniadanko naleśniki. Jeśli macie Thermomix, to jak najbardziej polecam ten przepis, bo zawsze wychodzą idealne. Zobaczcie na to ciasto. Żadnych grudek. Moment, 5 minut i wszystko jest gotowe. Hej, na kanale, w kolejnym vlogmasie. Właśnie mam zamiar jechać do IKEA, aby kupić gotową masę piernikową. Mam nadzieję, że to też jest dostępne w Polsce, bo tutaj w Norwegii to wiem, że co roku jest to samo, tak więc jedziemy do IKEA, kupujemy gotową masę i w końcu wykorzystam te foremki piernikowe, które były we vlogmasie numer 1. I co? Próbujemy, zobaczymy, czy to będzie zjadliwe. Let's go! Jak widać, mój pokrowiec z Shein dalej dobrze służy. Tu odpadło mi niestety serduszko. A widać, jak już pożółkło, nie? No ale mniejsza. Zobaczcie, jaki fajny komplecik. Tak, bo miałam wcześniej, to nie byłam za bardzo z nim zadowolona. Nie nosiłam go, dopiero dzisiaj pierwszy raz go wyjęłam. Ale prezentuje się spoko. I też kilka groszy na Shein kosztował. Ma teraz taki troszeczkę meszek. Delikatnie może przesiadę tyle, że mi tu nogi idą. Ale ogólnie prezentuje się chyba całkiem spoko. No nie lubię na zimę, jak mi coś wystaje i marznę, ale po domu git. O, jest cel mojej wyprawy, czyli właśnie gotowe ciasto na pierniki. Dajcie znać, czy w Polsce też są dostępne, bo tutaj co roku możecie znaleźć. Bałkować, zrobić formy i do piekarnika. Oho, moje foremki. To niższe może by było, a może tak? No, tak, tak. Weźmiemy chyba ten. No też mam mniejsze w sobie. Aha, to jest komplet. No dobra. A wielki. To może dwie masy powinnam wziąć. Wypróbujemy może z innego sklepu. Bardzo ładnie pachną. A ta niebieska? Patrz, chyba specjalnie, że ludzie nie podpalali? Wyjęłem te knoty. Nie, to nie zbyt. Ale ta zielona? Jak najbardziej. Masakra, kto kupuje taką świeczkę? Pachnie jak spalony... Taki jak dym z komina. Jakieś śmieszne bombeczki. O, to jest sweet.
To widać, jak ludzie mają zagwozdkę dotyczącą papieru do prezentów. Są same trzy paki, a wcześniej można było znaleźć pojedyncze. Od razu odkładają pojedyncze, to myślę, że on też dostaje i zestaw. No ale zestawy ładne, na przykład ten zielony z tym. Fajne. Z tego, co kojarzę, to w Polsce nie ma takiej właśnie sekcji z używanymi meblami, które oni przerabiają albo które ktoś po prostu zwrócił. I to za ułamek ceny możecie to spotkać. Takie meble. O, zobaczcie. To akurat brzydkie, no ale 1800 z 3700. No to jest różnica ewidentnie. Fajny fotel. Moja siostra taki ma, tylko żółty. I też zobacz, jaka przecena z 4 na 1000. Kurde, może takie wezmę, pasuje do świątecznego nastroju. O, ale widzicie. Coś zepsute, czyli tak jak mówią. Właśnie używane, ale które jeszcze się nadadzą do jakiegoś tam użytku. O, a nawet ktoś zrezygnował z choinki. Właśnie pan dał nam spróbowanie tego napoju, który wcześniej wzięliśmy i uznaliśmy, że weźmiemy jeszcze jedną butelkę, bo jest tak słodziutkie, tak ładnie pachnie. Mhm. Ja to w sumie trochę z wodą może rozmieszała. Pan mówi, że można dodawać migdały, jakieś orzechy, ale również alkohol. Jeśli ktoś chce mieć bardzo rozgrzewające. Rozgrzewające napoje. Jeszcze sobie skusiliśmy na śledzika w sosie musztardowym. Poszłam się do sklepu Rema Thyssen, żeby wypróbować też innej masy ciasteczka piernikowe. Zobaczymy, czy będą lepsze te z Remy, czy tamte z Ikea. Śledzik. Sprawdzę najpierw masę piernikową z Remy Thyssen. Co tu mamy napisane? Piekarnik do 170 stopni, trochę mąki na blat, żeby właśnie się nie kleiło ciasto. 2-3 mm. No, używać foremek samemu, jak się nie ma, to wyciąć z kartonu. Właśnie porównamy sobie, czy te z Remy smakuje tak samo jak te z Ikea. W środku prezentuje się tak. Pachnie to ok. O! Nic się nie zmarnuje. Tego możecie być pewni. Kurczę, chyba naraz to spróbuję wywałkować. Ciekawe, czy będę przyklejać do wałka. Nic się nie przykleja idealnie. No, nieźle, można powiedzieć, że tam są 3-4 mm, nawet mniej. No, zobaczmy, co mamy tu w zestawie. No, takie jakieś najprostsze po rękach. Czego chcieć więcej. Jednak wiadomo, efekt pierników dużo lepszy, który był robiony wałkiem z Vlogmasa numer 2. Tu macie link. Polecam się zapoznać, bo naprawdę warto w te wałki zainwestować. Zwłaszcza ocencie sami, oglądając film i efekt końcowy.
Na razie skończyłam robić ciastka z tych z Remetusen. Ich całkiem sporo. To są takie bardziej odpady, albo coś przypiekłam, kilka zjadłam. No i takie wszystkie porządne. Teraz spróbujemy masę piernikową z Ikea. Tak samo tłusta jak tamta. Może tam w tej mące. O Boże, ale kloce zrobiłam. To była ta pierwsza partia, to rzeczywiście widać, że no, teraz mają po 3 cm grubości. Masakra. Witajcie ponownie, ubiegłam już wszystkie pierniczki i tak. O, czekaj, się teraz ładniejszy. Ikea, Rematusen. I sprawa wygląda tak. Te z Remy robiłam grubsze. Z Ikei cieńsze. A zobaczcie, że myślę, że Ikea bardziej wyrosła niż te z Remy. Jeśli chodzi o ilość w paczce, to Ikea ma kilogram, a Rema 1950 gramów. I pamiętajcie, że te ciastka są korzenne, nie takie typowo piernikowe jak w Polsce, tylko właśnie korzenne. Próbujemy. To bardziej chrupiące. Właśnie chodzi o to, że te z Ikei są bardziej takie miękkie. Nawet jeśli trzymam dłużej, około 10 minut, to ciała takie mięciutkie są. Delikatnie. Może muszą dłużej postać, a te zremy twarde, aż słychać jak chrupią. No ale widać, że one też są bardziej spieczone. No, nie wiem, czy to jest kwestia tego. One wszystkie takie jasne. Kwestia spieczenia. Grubas. Ja lubię je bardzo cienko. Chyba w smaku to samo. Zapytam Daniela. Blind test. Podsumowując, nie ma różnicy. Jeśli chodzi oczywiście o smak. Z tym, że pudełko jest Remy dużo ładniejsze niż takie z Ikea. Tu macie wzorki i tak dalej. A to nic ciekawego. Cenowo wychodziło podobnie, chociaż wydaje mi się, że te z Remy troszeczkę tańsze. I tak mimo wszystko to nie jest dużo, cena chyba około 10 zł na polskie. Tak więc polecam, bo sporo roboty macie z głowy. Jedyne co, rozwałkować, wyciąć i do piekarnika. Tak więc test przeprowadzony, różnicy nie ma. Tak więc jak spotkacie masę, to próbujcie, nie zastanawiać się, czy może w tym sklepie będzie lepsze, czy w tym. Bo dokładnie to samo. Nawet może zobaczyć na skład. To samo, 28 cukru, 28 cukru. O! Te z Ikei ciutkę więcej kalorii niż te. No ale niewiele, 20 kalorii się różni. Soli troszeczkę mniej. A więc chyba różnice. Kupujcie, bo naprawdę dobre.